Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie. Dzisiaj jesteśmy na ogródkach działkowych. Niech Państwa nie zmyli ten widok za mną. Tak, właśnie tutaj znajdowało się około 400 ogrodów działkowych. Teraz już ich nie ma. Dlaczego? O tym w materiale. Tematy działkowców są ostatnio dosyć często poruszane w naszym programie. Tym razem zgłosili się do nas mieszkańcy Katowic, którzy zostali kilka lat temu pozbawieni swoich ogródków zlokalizowanych w pobliżu stadionu GKS Katowice. Niektórzy mieli je kilka lat, inni kilkadziesiąt. Ogródek działkowy otrzymałem w 2006 roku jako ogródek rekreacyjny. Ogródki były dla działkowców wszystkim, sposobem na życie, pasją oraz miejscem, gdzie można było wypocząć. Pan Jerzy posiadał ogródek przez 28 lat. W tym czasie włożył w niego wiele pracy, wysiłku, a przede wszystkim pieniędzy. Działka to była moje całe życie po prostu. Ja tu odpoczywałem, w ogóle regenerowałem siły. No, coś cudownego to było. Po prostu każdy grosz dawałem na działkę. Nawet pożyczkę brałem, żeby zagospodarować działkę. Jak się pożyczki brało, no to wiadomo, że się płaciło za każdy kwiatek, za każdy, stale coś nowego się, jeżyny się sadziło, maliny się sadziło, stale coś nowości. Nawet katalog taki zamawiałem z Lublina, żeby nowości mieć na działce, nie? To mnie kosztowało, proszę pana, co najmniej 10 tysięcy, żeby zrobić jakiś ogródek, bo to był nieużytek. Włożyliśmy tyle pieniędzy i w ogóle całe nasze wkłady, wszystko poszło w działkę i nie mamy nic. Dlaczego teraz zamiast pięknych ogródków kwitnących kolorami możemy zastać tam zwykłą łąkę, gdzieniegdzie przeplecioną ruinami po małych budynkach? Po ogłoszeniu przez UEFA, że Polska i Ukraina będą gospodarzami Mistrzostw Europy w piłce nożnej, nasz kraj rozpoczął przygotowania do tej imprezy. Podobnie było w województwie śląskim, które ubiegało się o status miasta gospodarza. Wtedy zrodził się pomysł, aby w miejscu ogródków wybudować ogromny parking, który umożliwiłby łatwiejszy dostęp do stadionu śląskiego, który jeszcze wtedy był brany pod uwagę jako jedna z aren do rozgrywania meczów. Zadanie z wyburzeniem ogródków było dosyć proste dla Parku Śląskiego. Na tym terenie znajdowało się około 300 działek, które park dzierżawił działkowcom. I tak ogródki zostały zrównane z ziemią. To był prawdziwy cios dla działkowców. Przyszła decyzja parku, że za pół roku mamy wszyscy opuścić to miejsce i się z tego parku wynieść. No strasznie załamanie były, po prostu i złość taka we mnie wstąpiła po prostu, bo jak mogą wyrzucić w ogóle bez żadnych ani przepraszam, albo coś. Ja po prostu czułam się okropnie, a mój mąż prawie że zawału. Nawet mam zdjęcia, gdzie przyjechał pogotowie RK. Tak to przeżył. Co się okazuje, że po półtora roku zostałem po prostu bezczelny sposób z ogródka wyrzucony, jak i pozostałych 400 działkowiczów, bo tyle nas mniej więcej było. Myśmy po prostu zostali pokrzywdzeni najwięcej, bo robiliśmy, ciężko się narobili, a tu ludzie po 35 lat mieli ogródki. Działkowcy mieli umowy z Parkiem Śląskim na dzierżawę terenu. Regularnie płacili czynsz i korzystali z ogródków. Niektórzy postanowili wybudować altanki i małe domki, opierając się na zapisie w umowie, który mówił, że działka jest przeznaczona pod użytek rekreacyjny. Problem w tym, że w umowie nie było żadnej wzmianki dotyczącej budowy jakiegokolwiek obiektu. Nawet gdyby taka wzmianka była, potrzebne byłoby pozwolenie na budowę. Dlatego niemal wszystkie budowle powstały w sposób nielegalny. Część działek oczywiście, które tam były poddzierżawiane osobom, które mogły wykorzystywać je na cele rekreacyjne, ale z tego co wiem, była duża część zaanektowanych przez mieszkańców sąsiednich ulic, również w sposób niezgodny z przepisami, pod taką właśnie działalność. Cele rekreacyjne, rozumiem, że ktoś chciał mieć kawałek łąki, na którym sobie mógł postawić namiot, na którym sobie mógł w jakiś sposób gospodarować, ale te umowy są w parku i stroną tych umów jest park. Można sięgnąć do nich i mieć dokładną ocenę tego, jakie były warunki umów. Jeśli ktoś ma prawo do nieruchomości, ma pozwolenie na budowę, jeśli realizuje to zgodnie z przepisami prawa, zapewne jeśli miał dzierżawę, to może coś wybudować, ale tylko wtedy, jeśli dokonuje wszystkich tych działań zgodnie z prawem. Jeśli ktoś miał podpisaną umowę z Wojewódzkim Parkiem jako spółką akcyjną, umowę na dzierżawę nieruchomości i na tej nieruchomości chce wybudować coś, powinien się zwrócić do przygotować plany.
powinien wystąpić o pozwolenie na budowę, a zapewne również poinformować właściciela nieruchomości o tym, że takie działania podejmuje. Jak się okazało, niektórzy działkowcy założyli w ogóle swoje ogródki nielegalnie. Widząc, że wokół jest wiele ogrodów, sami sobie przydzielili teren i zaczęli nim gospodarować. To był teren parku, który wskutek tego, że nie było pomysłu na ten teren, nie było pomysłu, w jaki sposób zagospodarować tą część parku, wskutek naturalnego działania ludzkiego, nagle w procesie czasu przekształcił się w tereny ogródkowe, przy czym trzeba pamiętać, że to były ogródki działkowe, które powstały na dziko, a nie w rozumieniu ustawy o państwowych ogródkach działkowych. I tak, obecnie w miejscu, gdzie kiedyś kwitło życie działkowców, teraz jest jedno wielkie pobojowisko. Znajdujemy się, gdzie było 400 ogrodów i między innymi moja działka. I tak to wygląda. Należy zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że przez niemal 30 lat niektórzy działkowcy posiadali swoje ogródki całkowicie na dziko i nikt tym faktem się nie zainteresował. Oto działkowcy przyszli i wybudowali altanki bez jakichkolwiek umów. Na to pytanie odpowiedzi chyba nie poznamy, a skwitować możemy to w prosty sposób. Takie rzeczy są możliwe tylko w Polsce. Dlaczego tolerowano tak naprawdę działalność nielegalną, niezgodną z prawem? Dlaczego właściciel nie egzekwował przysługujących mu praw tytułu własności? I żeby tam ludzie bez zgody właściciela tworzyli różne rzeczy typu ogródki, typu budowle na tych ogródkach i tak dalej. To takie były czasy, że w Polsce różnie podchodzono do prawa własności, różnie podchodzono do właściciela. Na szczęście dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, że właściciel ma prawo egzekwować na jego własności swoją wolę. Obecny prezes zarządu Parku Śląskiego tłumaczy, że po latach przyszedł czas na zajęcie się tą sprawą i usunięcie nielegalnych działek. W związku z tym, że większość działkowców swoje ogródki posiadała legalnie, wręczono im wypowiedzenia. Przyszedł czas, kiedy właściciel podjął decyzję, żeby zaprowadzić porządek w tym terenie i na polecenie właściciela, czyli Zarządu Województwa Śląskiego, Zarząd Parku rozpoczął odzyskiwanie terenu. Ten proces w swojej masie skończył się gdzieś w granicach roku 2010. Dzisiaj ten teren jest wyczyszczony z tych posiadaczy, którzy na tym terenie urządzili sobie ogródki. Park jest nie tylko właścicielem terenu, ale również jest posiadaczem tej nieruchomości. Także możemy w pełni dysponować tą nieruchomością na cele stricte parkowe. Działkowcy, którzy posiadali swoje ogródki legalnie, z trudem przyjęli decyzję o ich likwidacji, ale zaczęli domagać się rekompensaty za poniesione koszta związane z prowadzeniem ogrodu. Udali się do rzeczoznawcy, aby ten wycenił ich nieruchomości. Te kwoty wynosiły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wycenę mam 24 tysiące niby, ale to jest takie... Gdzie to pismo pan wysłał i jaka była reakcja? No, do parku wszystko było wysyłane i działkowicze też wysyłali, nie? I także... Jakaś odpowiedź? Żadnej. Tych pieniędzy działkowcy nie odzyskają, ponieważ wszystkie nieruchomości były wybudowane nielegalnie. Nie, ponieważ prowadziły tę działalność na własne ryzyko, nie miały zgody właściciela na inwestowanie w tą nieruchomość, w związku z czym trudno, żeby teraz odzyskiwać koszty przez nich poniesione. To tak jakby ktoś stwierdził, że na działce innej osoby postawi budynek i potem miał do niego roszczenie, żeby na przykład wykupił ten budynek. Absolutnie taka sytuacja nie może być tolerowana i prawo tutaj stoi po naszej stronie. Większość działkowców porozumiała się z Parkiem Śląskim. W większości przypadków udało się w sposób polubowny z posiadaczami tych ogródków działkowych dojść do porozumienia i park odzyskał swoją własność. W części przypadków odbywały się postępowania sądowe. Dzisiaj w zasadzie sytuacja jest rozwiązana. Park jest właścicielem terenu, ma władztwo nad tą nieruchomością i może swobodnie nią rozporządzać. Działkowcy postanowili więc domagać się zwrotów kosztów za posadzone rośliny i krzewy. Dostałem pismo z parku, że mogę mieć ogródek rekreacyjny, no więc naniosłem tam dużo rzeczy zieleni. Wybudowałem altanę, wybudowałem pergolę, naniosłem 47 tuj, zasadziłem i kwiaty, wszystko to trwało mniej więcej do 3 miesięcy. Chcieliśmy ugodowo załatwić, żeby nam po prostu zwrócili tylko za nasadzenia, które mieliśmy w ogródkach, więc park się na to nie zgodził.
powiedział, możemy im to przeznaczyć, prawda? Więc ja przeznaczę 10 tysięcy parkowi, to co wsadziłem, jeszcze obecnie płacę kastoramę i za zieleń płacę to, co wysadziłem, bo wziąłem to na raty. Tych jednak najprawdopodobniej także nie uzyskają. W tym miejscu powstanie teraz ogromny parking, który ma ułatwić dostęp do Parku Śląskiego i Stadionu Śląskiego. Trwa końcowe etapy projektowania parkingu w tym miejscu i w tym miejscu my będziemy konsekwentnie budować parkingi, które będą obsługiwały i Stadion Śląski, ale przede wszystkim będą służyły gościom parku, żeby mogli tam zostawić swój samochód, a dalej transportem parkowym mogli korzystać z atrakcji parku. To jest bardzo duża inwestycja, bo w sumie tam powstanie ponad 1,5 tysiąca miejsc parkingowych w terenie dosyć trudnym komunikacyjnie, w związku z czym dzisiaj musimy uzyskać gotowy projekt z pozwoleniem na budowę. Ten projekt nam pokaże, jaka będzie wartość kosztorysowa tej inwestycji i będziemy sobie ją etapizowali tak, żeby środkami, której park dysponuje, można było tę inwestycję zrealizować. Niestety w miastach jest coraz mniej zieleni. Takie są wypierane przez Nowoczesność i budowę kolejnych inwestycji. Arkadiusz Godlewski uważa, że usunięcie takiej ilości roślin i drzew nie jest negatywne. Mamy tutaj do czynienia nie z roślinnością szlachetną podlegającą ochronie, ale roślinnością owocową, którą można w każdym stanie, w każdym wieku wyciąć. Pytanie, czy faktycznie trzeba było pozbyć się ogródków? Co będzie dla nas bardziej istotne? Ogromny parking czy odrobina zieleni w niemal centrum miasta? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Jeżeli Państwo mają dla nas propozycje tematów, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 041 214.